Ludzkość przeżywa ogromną tragedię i nie mówimy tu o pandemii COVID-19, ale o strasznej pandemii ślepego posłuszeństwa i otaczającej ją zbiorowej hipnozie. Maja był dniem powrotu do szkoły francuskich dzieci, a ośrodki edukacyjne ustanowiły już kierunki, aby zachować bezpieczną odległość między dziećmi. Zdjęcia mówią same za siebie. Jedno ze zdjęć jest uderzające, to kwadraty wyrysowane na boisku, w których uwięzione dzieci bawią się w ich przestrzeni. To jest nowa normalność, więc wydaje się, że od teraz weźmiemy nasze dzieci do szkoły, aby zostały ukarane emocjonalnie i psychicznie. Aby zamiast uczyć się rozwijać i utrzymywać kontakty towarzyskie, uczyły się bać swoich rówieśników i całkowicie odczłowieczać. Zabierzemy nasze dzieci do szkoły, aby zaszczepiono im tak skrajny poziom posłuszeństwa, że normalnie zaakceptują ograniczanie się do prostokąta namalowanego na ziemi? Czy znasz jakieś zwierzę, które można zamknąć prostą linią na ziemi? Nawet ślimaki i karaluchy nie zaakceptowałyby coś tak poniżającego jak to, ponieważ na tej planecie nie ma żywej istoty, która mogłaby spaść tak nisko, aż do tego momentu. Smutna rzeczywistość polega na tym, że rodzice przez miłość do swoich dzieci staną się głównymi osobami odpowiedzialnymi za odczłowieczanie dzieci. One będą tylko kawałkami mięsa zaprogramowanymi na posłuszeństwo i strach. Do jakiego punktu doszliśmy? Jacy rodzice pozwalają mentalnie zaprogramować swoje dzieci, aby stały się tak zdegradowanymi istotami ludzkimi? Obrazy te wyraźnie pokazują nam poziom degeneracji. Ale niech nikt nie da się zwieść tym, co przeżywamy, nie jest to jakiś przejściowy czas, który skończy się za kilka miesięcy. Oni dosłownie wytwarzają całe pokolenie niewolników zaprogramowanych mentalnie od pierwszych kroków do samoograniczenia siebie i okaleczenia własnych wolności. To wszystko jest częścią planu na dużą skalę i długofalowo, w którym działają od 20 lat, kładąc podwaliny nowego świata niewolnictwa i poddaństwa. I dzieci są najwyraźniej jednym z priorytetowych celów. Zbiorowa hipnoza ma taki poziom ogromnej degradacji intelektualnej, że jeśli rozejrzysz się wokół siebie, to wstydzisz się przynależności do tej zdegenerowanej rasy ludzkiej.